A wjazd jakiś jest, prawda? Także jeżdżą, jeżdżą, proszę Państwa, z tym, że wiecie Państwo, wszystkie miejsca są zarezerwowane dla Anglo-Ameryki Białystoka, gdyby się jeździ, ale to też tak, można pohandlować kierownikiem pociągu. Proszę siadać, gdyż witamy się. Także proszę Państwa, my tutaj dopilnujemy, żeby to do Anglo-Ameryki Białystok podjechało. No za 4 minuty w sumie to już powinna ona tu zapowiadać. Nie głupoty, jadę. Radio Tokio Tenero Conchita Extra. Także proszę Państwa, piszcie, że on jedzie, no już nawet ja nie wiem. Już najwyższy czas. 17:14. No. Także już najwyższy czas. Także radzę taka sama euro, ci ta ekstra. Już. Także proszę Państwa, do Anglo-Ameryki Białystok. By the way, but we have the universal, right, no problem. So we stay. We have left. Przystanek, proszę pana, następny przystanek, główny urząd statystyczny.
Także widzicie Państwo w Polsce. Tu się kaśle. A. No a tu trasę właśnie. Przystanek Biblioteka Narodowa. Dobrze, widzicie Państwo, będąc tutaj na linii tramwajów, jesteśmy już na poziomie Biblioteka Narodowa, ale w autobusie się kaszle, także w tramwaju się kaszle. Także jeżeli oni kaszlą, to znaczy, że albo oni coś kombinują, albo że się w tej Bibliotece Narodowej kompienuje. Ja już tak mówię, proszę Państwa, no bo tutaj to wszystko rzeczywiście jest śmiechowarte, mówię, kompienuje. Bo jeżeli on mówi Biblioteka Narodowa, przecież jeżeli to jest narodowe, jeżeli to jest ważne, jeżeli to jest poważne, to się powinno mówić Biblioteka Narodowa, a nie biblioteka, jak takie małe dziecko nierozumne, a jeszcze i zespołem Downa. No to kupa śmiechu. Rzeczywiście, proszę Państwa, rechodówki są strasznie, no, prymitywne. No to tam jest, tam, ale Państwo zobaczą, to trzeba kawałeczek dojść. Państwo robili te mosty, nie wiadomo i po co. No trzeba chodzić, trzeba obchodzić. To nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, proszę Państwa. No, to są aleje niepodległości. No a ta biblioteka narodowa jest pod numerem, proszę Państwa, 213. Tam jest, proszę Państwa, SGPiS. No. Proszę Państwa, no możemy spróbować tędy iść tak dookoła, ale ja wiem, czy to po co. To mój nasa. No. Oni tutaj, wiecie Państwo, przez te rowery to zachęcają nas tędy, no bo ładne jest wejście do samej tej Biblioteki Narodowej. Tam wejście tam. No. Jednak na rowerze, jak się wiecie, no to trzeba uważać. To tak jest i ślisko. I no jednak są te skręty. Ile tego Państwo zobaczą Szymanowska na rower, że nawet im się chce taką niekorzystną porę dnia, no po prostu i roku deszcz leje, to co widzimy, tam żabka, ślisko. Nie przyjemnie. No. Także ten wiesio z Londynu zaczął mnie tu majaczyć, opowiadać, także musiałam się go troszeczkę pozbyć, odsiąchując się od niego, no bo to wiecie Państwo, Centrum Sztuki Współczesnej to mnie coraz mniej interesuje. Jeszcze ten bank PKO, wiecie Państwo, bez sensu. Bez sensu. W jakiejś kajutce, w jakimś tym, jakaś wiedźma, potem wino serwuje, nie, no to... I nikt tego nie lubi, Państwo zobaczą, a jednak to ma miejsce, tak, tak sobie upadlają to życie, że naprawdę bez sensu. I nikt tego nie lubi, Państwo zobaczą. W tym austriackim instytucie się poprawiło, bo do rzeczy, a tu widzicie. Postawili jakąś złodziejkę, dziadówę, no i ona tam serwuje to wino. Tak, żeby nie straciła. No, także proszę Państwa, Biblioteka Narodowa. Chroniony przez zewnętrzną służbę ochrony. Chroniony przez zewnętrzną służbę ochrony. I tak napisali, jakby to nie wiadomo co było, z taką ugrozą trzeciej. Mirawoj, wejny. No.
Biblioteka Narodowa, już wchodzimy. Godzinkę, dwie pobędziemy i starczy. No, także pozdrawiamy Pana serdecznie. No i że te buziaczki. No i że te. Biblioteka Narodowa. Ta lampa niepotrzebnie stoi. Biblioteka Narodowa. Tutaj nawet obrót też mają fajny. Ale to fajny. Dobrze.